zwycięstwa i z tego przełamania. Myślę, że no wszyscy się ze mną zgodzą, że to zwycięstwo jest zasłużone. Szkoda tylko, że sami sobie trochę skomplikowaliśmy ten mecz, bo do przerwy powinniśmy wyżej prowadzić i byśmy grali spokojnie, a tak emocje były do samego końca. Nasze jeszcze sytuacje, rzut karny dla gospodarzy, także myślę, że mecz jest mecz i wszyscy, którzy przyszli dzisiaj, nie są zawiedzeni. Jedyny pozytyw z tego meczu to, że mój zespół zareagował dosyć pozytywnie w drugiej połowie, bo powiedzmy sobie szczerze, żenująco sobie w pierwszej połowie gdzieś tam wreszcie coś dygnęło i zaczęli grać w piłkę, stwarzać sytuację, mogliśmy nawet ten mecz zremisować. Nie zwalałbym tutaj wszystkiego na rzut karny, bo nie takie nazwiska jak Michał Lepczak nie strzelał rzutów karnych, mi też się to przytrafiło i wiem, że to nie jest taka łatwa sprawa. Natomiast powiem szczerze, poznaję coraz lepiej ten zespół i coraz więcej rozterek gdzieś tam wewnątrz mnie się rodzi, bo no widzę, że mnóstwo mankamentów. Fajnie, że są młodzi, obiecujący zawodnicy. Dzisiaj nie mogą skorzystać z chłopaka, który nazywa się Radek Bukacki, bo najlepszym zawodnikiem meczu pucharowym nie jest po prostu zgłoszony do rozgrywek drugoligowych. Na pewno muszę coś pozmieniać, a za bardzo nie mam pola manewru, natomiast absolutnie nie szukam wymówek. Musimy spróbować do końca tej rundy zdobyć jeszcze jakieś punkty, a zobaczymy co dalej, bo podejrzewam, że nasza pozycja w tabeli zweryfikują zamierzenia na rundę rewanżową, także sporo pracy tutaj przed każdym. Ja się tego oczywiście nie boję, bo po to się podjąłem, żeby coś poprawić, ale no, jesteśmy w sytuacji, znaleźliśmy się w bardzo, bardzo złej sytuacji i boję się troszeczkę tutaj o morale zespołu i o tą sferę psychiczną, bo nawet dzisiaj było widać, że kiedy los się uśmiechnął do nas i ten rzut karny był szansą na wyrównanie, no to się nie udało i ten zespół na pewno dzisiaj nie był silny mentalnie. Ale to myślę, że jest temat na przyszłość.